Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dziś zapraszam na wspólny przegląd roślin w Leroy Merle. Zobaczymy, co nowego w nowym roku ma do zaoferowania właśnie ten market. Poprzednia moja wizyta w markecie to była wizyta w Auchan. Było to pod koniec roku i chociaż generalnie ilość roślin w moim Auchan jest naprawdę bardzo zadowalająca, to była nieco mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Domyślam się, że było to spowodowane po pierwsze końcówką roku i generalnie takim czyszczeniem magazynów, ale dodatkowo zakup dużej partii roślin przez market w okresie świątecznym i noworocznym, kiedy wiele dni jest niehandlowych, sklepy są zamknięte, no to rzeczywiście bardzo rozumiem tą decyzję, natomiast teraz już ten okres mamy za sobą. Mamy nowy rok, nowe dostawy i tym razem sprawdzimy, ale w innym sklepie, tym razem sprawdzimy, co przygotowało Leroy Merle. Zapraszam serdecznie. Jeszcze przed działem roślinnym jest przygotowane stoisko ze słoikami, a w słoikach znajdziemy rozmaitości. Myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie, ponieważ są i takie już, można powiedzieć, sezonowe, chociaż jeszcze w przedterminie kwiaty cebulowe były to hiacynty, ale były też rośliny takie sukulentne oraz plątwy, także różne opcje w różnych cenach. Myślę, że można było coś znaleźć ciekawego, a nawet taka sezonowa kompozycja jak ta z hiacyntów. Zawsze po jakimś czasie możemy te cebule po przekwitnięciu zachować i posadzić je w ogrodzie, także to też jest ciekawy sposób na ponowne wykorzystanie. A słoik, wiadomo, zawsze możemy wykorzystać na nasze inne rośliny, na przykład przygotować komfortowe warunki dla naszych maluszków, jeżeli takie mamy w kolekcji. Zobaczmy, co w tych słoikach dokładnie można było znaleźć. Witają nas na starcie rozmaite słoiki. Leroy od jakiegoś czasu stawia na słoiki. Widzę, że od kiedy ta moda na lasy w szkle gdzieś się pojawiła, to Leroy od razu było, można powiedzieć, na czasie z tą modą i od razu stawiali, że te słoiki się pojawiały. Pojawiają się cały czas, natomiast cały czas widzę, że eksperymentują z nowymi kompozycjami. Tym razem już w takich wiosennych nieco klimatach pojawiły się też rośliny cebulowe, to były hiacynty, ale też mamy nawet takie świąteczne pozostałości. Tutaj widzimy takie czerwone kompozycje, całkiem przyjemne. Tutaj taka jedna bardziej śnieżno-złota, a tutaj nawet taka jeszcze czerwona z Mikołajem. Także to jest to, o czym mówiłam w jednym z ostatnich filmów. Żyjemy w czasach już, kiedy sezonowość zanika. Także mamy i wiosnę, i Boże Narodzenie wymiksowane po prostu na jednej półce, no tutaj w ramach takiego stoiska palet, ale naprawdę w sklepach mamy miks wszystkiego. Tutaj była taka oferta tańsza na rośliny takie zielone w szkle za 24 zł. No myślę, że to była taka całkiem przyjemna cenowo oferta, bo na pewno te szkło można wykorzystać potem jako wazon albo jako taką osłonkę, na przykład do stoczyków też takie szklane. Tutaj w szkle, w takich fiolkach schowane różne rośliny, ale dużo kluzji. I powiem szczerze, że kluzja jest taką rośliną, która jest od kilku lat obecna na rynku. Nie jest jakoś trudno dostępna, była od lat w IKEA, ale widzę, że tak jakby mocniej wkracza gdzieś w te zestawy roślin, także może kluzja staje się bardziej modna. Były też tam jakieś ktenante i syngonium, także takie rzeczy. Jeden taki droższy słoik z oświetleniem za 200 zł. Ja się na oświetleniu nie znam, nie wiem jakie są ceny, nie mam pojęcia, czy to jest korzystna oferta. Tutaj takie przebrane już te oplątwy. Nie wiem, czy to znaczy, że to była dobra cena. Wydaje mi się, że taka raczej przeciętna, a tutaj niestety ten słoik wyglądał jakoś tak wyjątkowo smętnie, jak taka meduza wyglądało to. A tutaj nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że w tym słoiku była kawa, w sensie nie ziarenka kawy, tylko roślina kawa. I to może być akurat fajny sposób na hodowanie tej roślinki, bo ona dosyć sprawia kłopoty, potrafi sprawiać kłopoty. No a tutaj coś najpiękniejszego, czyli nowy liść na strelicji. To jest strelicja Nikolai, piękna, piękna sadzonka, niestety cena dość wysoka, ale to są zdecydowanie rośliny, które warto mieć. Zresztą strelicji jeszcze będzie dzisiaj mnóstwo, a tutaj na górze kompozycja ze sztucznych roślin. Pierwsza alejka w działu roślinnego, która przyciągnęła mnie natychmiast, to była z przepięknymi roślinami, które widać, że dopiero były porozkładane na tym dziale.
Były tam jak spod igły, po prostu w idealnym stanie, piękne, ogromne, bardzo dorodne peperomie. Była też no, o ogromnych, takich prawie jak talerzyki, liściach begonia. Rośliny prezentowały się znakomicie i naprawdę było to miejsce, w którym można było znaleźć bardzo ciekawe okazy i w bardzo, bardzo dobrej kondycji. Tutaj już widać, jak ogromna ilość zieleni przyjechała do sklepu. Naprawdę była ogromna dostawa i tutaj w pierwszym rzędzie zaraz taka olbrzymia, piękna peperomia. Niestety cena dość wysoka, bo ponad 70 zł to nie jest niska cena. Szczególnie, że to są bardzo łatwo do rozmnożenia rośliny. Można je nawet z kawałka liścia ukorzenić, także a tutaj no, ta begonia też ogromna. Ogromna, no ale cena jeszcze większa, bo ponad 100 zł to jest naprawdę, wydaje mi się, że jak na begonię dość wysoka cena. No a tutaj taki, można powiedzieć, już wchodząc do kanonu z wyklaczków, Epipremnum Happy Leaf, bardzo, bardzo ładne. Taka plamka na jasnej części liścia to nekroza, to nie jest objaw przelania. A tutaj nasz kolekcjoner, czyli Hoya Vajeti, będzie jeszcze troszkę więcej, także fajnie, że sklep zaczynają zamawiać Hoye. Hoye to była taka roślina, którą trudno było kupić stacjonarnie, ale pojawiają się. A tutaj też taki kolekcjoner do niedawna, bo to jest Diefenbachia Cool Beauty. Ona rzeczywiście jest bardzo ładna, bardzo biała, taka śnieżna. Jeszcze na dodatek była w takiej naprawdę przyjemnej, ceramicznej takiej osłonce, 55 zł. Myślę, że nie tak dawno, może nawet teraz, to taka cena to by była w tych sklepach internetowych za samą roślinę bez osłonki, także też bardzo, bardzo fajna oferta. W ogóle te osłonki były naprawdę ładne. Trzeba przyznać, że takie postawili na takie bardzo klasyczne, fajne rozwiązanie, a tutaj neonowy Golden Potos, czyli Epipremnum. No, ta lemonka jest naprawdę przesoczysta, to widać na tle tych innych liści, że no bije ciepło, bije słoneczko takie od tego, także na pewno rozświetli każdy zielony zakamarek. No a tutaj jeszcze też w takiej wersji był Birkin i w Birkinie wspaniałe jest to, że on ma bardzo jasne, potrafi mieć bardzo jasne te nowe przyrosty i stopniowo później one stają się zielone, także jest taka piękna transformacja tych liści. No a tutaj też przykuła mój wzrok ta roślina. Przeczytałam co nieco więcej jak po powrocie do domu na jej temat. Ona jest po angielsku też nazywana, że to jest roślina zebra. No bardzo ładne rzeczywiście te liście, takie z tym widocznym, takim kontrastowymi białymi nerwami. Natomiast przeczytałam, że jest dość wymagająca i niezbyt łatwa w obsłudze, dlatego tak, z taką, można powiedzieć, gdzieś adnotacją trzeba sobie to gdzieś skalkulować, czy damy radę, albo po prostu zaryzykować i spróbować, jak to się potoczy, ewentualnie taka Wasza przygoda. Roślina jest piękna, tamta właśnie ta zebra i kwitnie na żółto. A tu kolejna peperomia, tym razem srebrzysta, Moonlight. Też naprawdę te liście były no jak spod igiełki dosłownie, a tutaj już tak troszkę kontrastowo, troszkę srebrzyście. Peperomia, watermelon, czyli takie małe listki, arbuziki, okrągłe, z paseczkami. Rzeczywiście ten wzór tego arbuza jest, no bardzo, bardzo gdzieś to przywodzi na myśl tą skórkę arbuzową, także bardzo ciekawa odmiana. A tutaj roślina, którą kiedyś prawie kupiłam, ale chyba będę tylko chodziła oglądać w sklepie, także sobie pooglądałam. Piękna, jasnozielona z takim ciemnozielonym pośrodku. Te ciemne fragmenty tak właśnie bardzo mocno błyszczą, to nie tylko kamera tak wyłapała, te ciemne fragmenty na leopardinie zachwycają. Kolejna alejka przyciągała bardzo soczystą, lemonkową zielenią dracen, a nad wszystkim górowały palmy kokosowe. Przyjrzyjmy się im bliżej, a przy okazji opowiem Wam później, dlaczego warto robić zakupy, jeżeli w markecie widzimy palmy kokosowe. Wcześniej był neonkowy Golden Potos, a tutaj będą lemonkowe draceny, ale zanim to tutaj naprawdę takie błyszczące, ciemne listeczki. Bardzo sympatyczne rośliny, widzę, się pojawiają. Cena myślę, że jak za taką dużą, wiszącą donicę całkiem przyjazna, nawet tutaj jakieś takie pomarańczowo-czerwone kwiatki były.
A tutaj taka peperom jakaś w miksie opisana z wariegacją. Natomiast ja muszę przyznać, że nie jestem jakimś wielkim znawcą, więc nie wiem, która to jest odmiana. Jeżeli wiecie, możecie się podzielić tą informacją w komentarzu. Będę Wam bardzo, bardzo za to wdzięczna. No rośliny naprawdę w super stanie. Tutaj występujące w sklepie jako Calathea Mix, ale tak naprawdę to jest Stromanthe Magic Star. Cena myślę bardzo, bardzo w porządku. Rośliny naprawdę przyjechały świeże, przyjechały takie no, pełne życia i tego takiego wigoru i takie są te sadzonki na bogato. Tutaj nawet taki zwykły beniaminek. No ale popatrzcie, ile tu jest tych sadzonek włożonych przez ogrodników. Naprawdę nie żałowali tego wszystkiego. Ta ilość tych sadzonek w każdej donicy zachwyca. Także, no a tutaj właśnie ta soczystość lemonki. Przepiękne. Muszę przyznać, że z tych wszystkich dracen to chyba te o tych lemonkowych liściach gdzieś mi się podobają najbardziej. No, cena powiedzmy, myślę, całkiem w porządku. W ogóle zaobserwowałam już jakiś czas temu, że dracene generalnie poszybowały, jeżeli chodzi o ceny, w górę. Także przeskoczyły o klasę wyżej. Tutaj pachira wodna w wersji warkoczowej za 100 zł. Będzie jeszcze w sklepie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja jestem ciekawa, czy Wy lubicie takie rośliny posplatane w warkocz. Niektóre z nich tak właśnie producenci gdzieś nam proponują i między innymi właśnie pachira do takich należy, a tutaj taki pięknie uformowany fikus beniamina. No naprawdę można przyznać, że no gdzieś robią te pniaczki wrażenie, a tutaj coś, co zwiastuje, że dostawa będzie naprawdę świetna, czyli palmy kokosowe. Przy okazji chciałam Wam powiedzieć, jest na YouTubie taki chłopak, który pokazywał, że wyhodował palmę kokosową z takiego kokosa, który można kupić czasami w markecie, taki świeży z wodą. I poszukam tam informacji dotyczące tego filmu i podlinkuję, jeżeli jesteście zainteresowani. Tam on jest mocno zakręcony, jeżeli chodzi o palmy i te wszystkie takie tropikalne rośliny. Uprawia je też w ogrodzie, także tak chciałam Wam zareklamować. Tutaj niesponsorowany materiał, ale po prostu doceniam inne osoby, które też no bardzo rośliny kochają. I tutaj właśnie już pojawiają się hiacynty, czyli wiosna w pełni. No i wersja taka mniejsza, trzy cebulki w doniczce 12, albo było 5 cebul w takiej niższej misie, właśnie 16 cm. No myślę, że można sobie tak troszkę uprzyjemnić życie i przede wszystkim poczuć ten piękny już wiosenny zapach, a tu z tyłu sztucznizna. Ja sztucznych kwiatów nie lubię, natomiast zawsze przeglądam, co się pojawia, bo to świadczy o tym, że roślina zrobiła karierę. No tutaj mamy naszą monsterę, ale są też te nie cytrynki, tylko pomarańczki, tylko że na takiej pomarańczce to można byłoby sobie naprawdę zęby połamać. No i jeszcze większa monstera. Generalnie drogie, a ja nie przepadam, także jak dla mnie to na nie. Dalej w sklepie możemy znaleźć jeszcze więcej hiacyntów, jeszcze więcej pięknych tych cebulowych kompozycji, ale też i do niedawna kolekcjonerskiej choi kentiany wariegaty. Bardzo mnie cieszy to, że te rośliny zaczęły pojawiać się nie tylko w takich pojedynczych egzemplarzach, tylko widać, że sklep zamawia więcej sztuk, także można sobie zdecydowanie coś wybrać dla siebie, a jest właśnie wybierać z czego, także super sprawa. Hiacynty były na każdym kroku, także i w tych najpierw słoikach, potem tam się pojawiły te całe wózki pełne wszystkiego, ale tutaj też będą, także wszędzie pachniało. Tutaj jeszcze takie zimowe niedobitki były, a oprócz tego azalie. Ja powiem, że te azalie takie to mi się kojarzą właśnie z dniem babci i dziadka, więc nawet sobie przypomniałam, że to przecież lada moment. Gdzieś mi się zawsze kojarzyło, że to właśnie był taki typowy kwiatek dla babci, który się kupowało, a no tutaj widzimy, ilość po prostu tych kuleczek jest zachwycająca. A kolejna roślina to jest moja kolejna roślinna porażka. Ostatnio Wam opowiadałam o Stefanotisie, druga to jest właśnie gardenia. To jest roślina, którą ja absolutnie uwielbiam. Uwielbiam ten zapach. Bardzo podoba mi się, że to, że kwiaty jak rozkwitają są białe i potem stopniowo zmieniają kolor w taki kremowy, taki w kolorze masła. Natomiast nie udało mi się nigdy takiej rośliny utrzymać przy życiu. Ostatnio był i tak już rekord, bo przetrwała rok. Po roku zakwitła jednym kwiatem, po czym też umarła. A tutaj roślina bardzo ciekawa. Ona w żaden sposób nie jest przysuszona, czy coś z nią nie jest w porządku. To jest korokia.
To jest taka roślina o bardzo estetycznym wyglądzie, takich krzywe takie łodygi, na których są takie maciupeńkie, srebrne listeczki. Bardzo ciekawa, natomiast z tych też trudniejszych trochę w uprawie, także jeżeli czujecie się na siłach spróbować, to myślę, że warto, szczególnie jak ktoś ma jakieś wnętrza w stylu minimalistycznym, to myślę, że to się świetnie w to wpisze. Naprawdę te takie kontrastowe żebrowania bardzo mi się podobają. Natomiast no, nie zdecydowałam się, bo jak się naczytałam, jak bardzo jest trudna, to stwierdziłam, że na chwilę obecną sobie trochę daruję, a tutaj jeszcze więcej naszego kolekcjonera. Nie tak dawno, to można powiedzieć, wszyscy się zabijali w sklepach internetowych i im się wyprzedawały na pniu wszystko, co przywieźli, a przywozili i sprzedawali to w zdecydowanie wyższych cenach, a teraz 40 parę złotych sobie stoją, elegancko czekają, są piękne, są świeże, naprawdę dobrze wyglądały, bo kilka miesięcy temu widziałam je też w Auchan, no ale tam akurat wtedy już było troszkę dłużej po dostawie i nie prezentowały się one zbyt okazale i też wtedy nie zdecydowałam się kupić z tego względu, a tutaj takie, można powiedzieć, poświąteczne jeszcze niedobitki będą z prezentami i bardzo fajny taki miks roślinny, natomiast muszę przyznać, że bardzo lubię te rośliny od tego producenta, bo oni mają takie charakterystyczne brązowe takie kartoniki z nazwą rośliny. Także warto się przyjrzeć, bo oprócz tego, że tam jest nazwa producenta, to zawsze jest bardzo wygodnie na wierzchu, że nie trzeba tą doniczką gdzieś obracać, zmieniać i sprawdzać. Można sobie przeczytać, jaka to jest na przykład odmiana, dokładnie Senecio. A cena 18 zł, rośliny mix, natomiast rośliny mix jako cena, natomiast każda roślina była bardzo konkretnie opisana, jaka to jest odmiana, więc naprawdę duży plus. A tutaj już pierwsza taka Medinilla, będzie za chwilkę kolejna. Będzie kolejna ta z jakichś przyczyn nie miała kwiatów, więc nie wiem, czy już odpadły, czy nie, a tu prezenciki się wyprzedają. Do kolejnej alejki zaprosi nas przepiękna, kwitnąca Medinilla, która oprócz bardzo ozdobnych, choć kruchych kwiatów ma wspaniałe liście, które są ciemnozielone i mają takie ładne, zaznaczone, kontrastowe nerwy. Ale na tym dziale znajdziemy zdecydowanie więcej roślin, w tym przepiękne w różnych rozmiarach fikusy prowadzone w formie drzewek bonsai. Przed chwilą na wózku widzieliśmy pierwszą Medinillę, która nie miała kwiatów. Tutaj natomiast były okazy piękne, naprawdę takie dwa solidne pędy, które ładnie kwitły. Cena, myślę, bardzo, bardzo sensowna, poniżej 50 zł. Natomiast no, to też jest ta roślina z tych bardziej wymagających. No i przede wszystkim sam transport tej rośliny to już jest wyzwanie, a jeszcze przy mrozach to, no nie wiem, ja się nie pokusiłam. Tutaj takie ładne, różne właśnie fikusy prowadzone jako drzewka bonsai i muszę powiedzieć, że obserwuję to, że znowu te fikusy, właśnie te drzewka bonsai, to jakby taniały. A tutaj jeszcze kaudeksy, coś czym Leroy zawsze stało. No i cenami jestem też zdziwiona, bo tutaj 27 zł, a tutaj będzie nieco więcej, ale to jeszcze trzeba dołożyć, że mamy tutaj w tej cenie ceramiczną osłonkę, więc za 60 zł myślę, że całkiem dobra oferta. W tej dostawie w Leroy Merlin pojawiła się też, można powiedzieć, hurtowa ilość pachiry wodnej. Jest to bardzo ciekawa roślina, która ma ciekawy kształt liści. Często występuje w takiej formie splecionego warkocza. Ciekawostka o niej jest taka, że podobno ma przynosić szczęście i pieniądze, więc myślę, że to jest idealna roślina z życzeniami noworocznymi dla każdego z nas. Bardzo pozytywnym przesłaniu, a przy okazji jest niekłopotliwa, piękna i szybko rosnąca. Zobaczmy, co oprócz niej jeszcze stało na tych półkach. Już na pierwszy rzut oka wita nas morze pachiry. Pachira to jest bardzo przeze mnie lubiana roślina. Ona jest łatwa w uprawie, jest raczej z tych nieproblemowych. No i te liście takie palczaste, długie i coraz większe. Ta roślina po prostu tak zachwyca tym, że jak wzrasta, to jest coraz większa. Sadzonki po 100 zł, plecione właśnie w formie takiego warkocza. Ja jestem ciekawa, czy wy lubicie takie plecione rośliny. Ja mam taką wątpliwość, czy to jest na pewno dla rośliny najkorzystniejsze, bo jak one jednak powiększają te swoje pędy, to potem z czasem no przypuszczam, że dojdzie do sytuacji, w której one będą po prostu się zaczną dusić, zaczną te soki mieć problem z przepływaniem
w górę rośliny i wydaje mi się, że to nie jest zbyt korzystne, a tutaj widzimy pachiry też w podobnej cenie, nieco niższej od innego producenta. Więc jak kupujecie rośliny w markecie, to warto dokładnie się przyjrzeć, czy na pewno wszystkie są w tych samych donicach, w tym samym kolorze, czy właśnie nie ma takiej sytuacji, że są z dwóch różnych partii albo właśnie od dwóch różnych ogrodników, bo mogą być różnice i co do wielkości sadzonki, nawet w tej samym rozmiarze doniczki i może być różnica w cenie, dlatego warto sobie to zawsze dokładnie posprawdzać. A tutaj banany. Banany są w sumie niedrogie i coraz bardziej mi się podobają. 27 zł taka najmniejsza sadzonka banana, a one bardzo szybko rosną z tego co wiem. Dlatego tak myślę, że jakbym miała stawiać, co może pojawi się w naszym zielonym domku za nowa roślina w tym sezonie, to stawiałabym, że banan jest bardzo prawdopodobnym zakupem, który zrobię, bo właśnie od jakiegoś czasu tak o nim myślę. A to jest coś, co uwielbiam, czyli jak są nowe liście na monsterze i bardzo uwielbiam tak podglądać jeszcze w tej rureczce, gdzie tam są, że już widać te dziury i pęknięcia, no zawsze mi to sprawia ogromną radość i satysfakcję. No a tutaj takie duże monstery, doniczka 21 cm średnicy i 100 zł, więc myślę, że taka oferta naprawdę całkiem w porządku. No a tutaj nawet z taką już pierwszą środkową dziurą, taki nowy listek rozłożony. No prześliczne, natomiast powiem szczerze, że przy tych mrozach, które są teraz na dworze, to trochę bym się bała, że te, szczególnie właśnie te nowe liście czy te rurki, to niestety nam nie przetrwają. A tutaj klasyka, czyli yucca, ale niestety bardzo droga. Co prawda bardzo duża, ale cena też myślę, że jest dość wysoka. Szczególnie, że potem widziałam mniejsze egzemplarze w zupełnie takich bardzo przyjemnych cenach, dlatego ta wydawała mi się taka dosyć nie do końca optymalna do zakupu. A tutaj jeszcze też taki gigant, fikus gigant, ale rzeczywiście już ma taką formę typowo drzewa. A tu przyłożyłam rękę, żeby Wam pokazać, że te liście są ogromne, naprawdę są ogromne i zachwycają. Nowy rok to nowe dostawy, ale też wyprzedaże poprzednich roślin. Także znalazło się bardzo dobra oferta roślin zielonych Mix, w których można było znaleźć naprawdę rozmaitości w bardzo korzystnej cenie 25 zł. Także myślę, że tam, jeżeli któraś roślina wypadła z swojej kolekcji, to można było znaleźć bardzo godne zastępstwo. Rośliny, pomimo tego, że były w promocyjnej cenie, były w naprawdę bardzo dobrej kondycji, także duży plus dla Leroy Merlin za taki ruch. Bo przy tej nowej dostawie myślę, że te z poprzednich dostaw rzeczywiście mogłyby mieć mniejsze szanse na to, żeby je ktoś kupił. A tak promocja skoczyła w takim momencie, że naprawdę to nie były jakieś zdechlaki, tylko rośliny w dalej bardzo dobrym stanie i bardzo dobrej cenie, także liczę na to, że znajdą swoje domy i trafią do nich, a nie trafią na śmietnik. A tutaj zakątek promocji i wyprzedaży kolekcji, ale wszystkie rośliny są, tak jak widać, w świetnej kondycji. Gdybym Wam tego nie powiedziała, to pewnie byście się nie spodziewali, że to tutaj właśnie znajdziemy rośliny w bardzo dobrych cenach. Miks roślin zielonych w cenie 40 zł za naprawdę spore rozmiary, bo to są doniczki 17, więc to są naprawdę już solidne rośliny. I to już samo w sobie jest dobrą ofertą, ale tutaj Leroy przygotowało naprawdę mega wyprzedaż, ponieważ jako końcówkę serii wyprzedają je w cenie jedynie 25 zł, więc naprawdę super oferta. Co prawda trzeba sprawdzać, bo nie wszystkie rośliny tam akurat były z tego miksu, bo tu na przykład filodendron był osobno w cenie 70 zł, choć myślę, że to jest nadal dość dobra oferta. Było, to jest Red Congo i Imperial Green, a tutaj takie klasyczne fikusy Elastica, to jest ta odmiana robusta, czyli ta odmiana taka klasyczna, zielona, mi ona się bardzo gdzieś kojarzy z PRL-em i z moim dzieciństwem, a tutaj cały rząd dracen takich z wersji Air So Pure, oczyszczające nam powietrze, no tutaj już takie nieco gorzej wyglądające kalatee w miksie, no one niestety nie są łatwe w uprawie i pokazują to w markecie, że jak stoją troszkę dłużej, to widać to po nich. A tu jak żołnierze, piękne strelicy, które absolutnie, absolutnie uwielbiam. Natomiast też trzeba sprawdzać, bo większość roślin miała 3 sadzonki, ale zdarzały się takie, które miały sadzonek, tylko 2 sadzonki. Także warto dokładnie przeglądać i najlepiej kupować właśnie zaraz świeżo po dostawie, bo możemy wtedy wybrać te najpiękniejsze i najmocniejsze egzemplarze. W dalszej części stała jeszcze promocyjna palma areka. Później jeszcze znajdziemy jedną na półce śmierci,
ale te były takie po prostu w promocyjnej cenie, w dobrym stanie. Wiem, że część z Was mówicie, że macie palmy w swoich domach i rosną Wam bardzo, bardzo dobrze. Dlatego dla tych wszystkich, którzy mają odpowiednie warunki dla palm, przede wszystkim palmy potrzebują bardzo dużej ilości światła. Także jeżeli macie gdzieś jakieś duże przeszklenia, ogrody zimowe, to myślę, że palmy mogą być świetnym wyborem, ale te palmy były tylko dwie, a oprócz tego stała jeszcze ogromna ilość roślin, którą wspólnie zobaczmy, co tam jeszcze można było znaleźć i w jakich cenach. Tutaj kolejna półka i kolejna po prostu zieloń po horyzont. Zaczynamy od promocyjnej palmy areki w cenie 100 zł. Potem na półce śmierci jest jeszcze jedna, ale te były zdecydowanie lepszej kondycji. Także kto szuka palmy, to arekę zawsze można znaleźć i zazwyczaj są jakieś dobre promocje na nie. No i tych lemonek tutaj dracenowych naszych pełno, całymi garściami poustawiane no w tej masie zielonej, to też rośliny zawsze wyglądają najpiękniej. No i myślę, że cena naprawdę 50 zł za taką ładną, dość sporą roślinę wydaje mi się w porządku. I tutaj też juka w super cenie, 45 zł, natomiast tamta duża juka była w wysokiej cenie, także nie do końca to rozumiem, ten rozstrzał cenowy. No i nowe liście na strelicji, czyli coś, co mnie zawsze troszeczkę przyspiesza bicie mojego serca, a tutaj dla fanów wariegacji taka jedna ostatnia szeflera w odmianie Melanie. Ona ma tak bardzo dużo tego takiego jasnego, kremowego środka, tak w zasadzie czasami tylko na brzegach troszeczkę tej zieleni. No i cytrusy. Tutaj są jakieś nędzne pomarańczki, ale to... Jak to pachnie, to jest jeden z moich ulubionych zapachów, to jest zapach kwiatu cytryny i naprawdę aż zostałam w tym miejscu chwilkę dłużej, żeby powąchać i poczuć to, bo jak ktoś nie czuł, jak pachnie kwiat cytryny, to naprawdę Wam polecam, spróbujcie, zobaczcie, jest to wyjątkowo wspaniała woń naprawdę. A cytryna, no potem jak już się zawiąże owoc, powiem szczerze, że aż tak mnie nie zachwyca, ale cytrynowe drzewko, gdybym rozważała, żeby mieć, to głównie po to, żeby cieszyć się tymi kwiatami, bo ten zapach jest obłędny. Z tyłu takie duże krotony, ale nawet nie sprawdzałam ich cen. Przed nimi po prostu las beniaminków, a tutaj też taka potrójna dracena z białym obrzeżeniem, w takie białe pasy. Natomiast no, draceny generalnie widzę, że podskoczyły, jeżeli chodzi o cenę, więc nawet tamte właśnie za 50 zł wydaje mi się, że były całkiem sensowne, bo tutaj później to w zasadzie wszystkie powyżej 100 zł już niestety. No i noliny, czyli znowu coś dla kogoś, kto bardziej w stronę kaudeksów gdzieś zamierza swoją kolekcję prowadzić. No i jeszcze kilka innych fikusów. Tutaj mamy w odmianie Tineke. Bardzo ładna odmiana. O, jak ktoś szuka ciekawej rośliny z białą wariegacją, to myślę, że naprawdę ciekawa propozycja, bo każdy liść jest absolutnie unikatowy. No i tutaj takie jeszcze inne o podłużnych liściach, takie fikusy, ale były bardzo i skurzone, i brudne chyba z jakichś oprysków. Wizyta w markecie na dziale z roślinami dla mnie nie mogłaby się obyć bez zobaczenia, co stoi na półce śmierci. Wiem, że tutaj są różne podejścia. Jedni z półki śmierci bardzo lubią kupować rośliny ze względu na i okazyjną cenę, i też taką, można powiedzieć, przygodę ratowania jakiejś rośliny. Nie wiem, jakie jest Twoje podejście. Ja czasami się decyduję, chociaż powiem, że nie wszystkie rośliny są warte tego, żeby je dalej w tych cenach kupić. Tutaj kilka egzemplarzy było dostępnych. Natomiast problem tym razem był taki, że nie wszystkie miały wystawione cenówki, a nie miałam ochoty z każdym egzemplarzem chodzić na czytnik, więc tylko niektóre ceny sprawdzimy, jak były bardzo przecenione. Sami ocencie, czy Twoim zdaniem warto jest kupować z takiej półki śmierci i korzystać z tych promocji, czy lepiej kupić jednak taką pełnowartościową roślinę nowej dostawy. Jest i ona, półka śmierci, miejsce, do którego zawsze zaglądam sprawdzić, co jest na wyprzedaży, co można ewentualnie z jakieś grosze przygarnąć do domu. Natomiast dużo roślin nie miało żadnych naklejonych cenówek, pewnie to było jeszcze w trakcie tworzenia. No te Sansevierie, nie wiem w jakiej cenie były, ale nie wyglądały najgorzej, więc jeżeli cena była rzeczywiście z jakimś rabatem, to myślę, że coś można było tam powybierać i dla siebie znaleźć. Natomiast ja już nie sprawdzałam tych roślin na czytniku, no i niestety te
koszmary świąteczne, pryskane farbką. Teraz właśnie jak one ruszyły trochę i podrosły, to widać, że tam pod spodem jest prawdziwa, żywa roślina, którą ktoś, można powiedzieć, niestety przykro, ale okaleczył białą, złotą i bordową farbą. Nie wiem, komu się to podoba. Naprawdę, skończmy tak malować rośliny. Tutaj storczyki. Jak ktoś lubi, to takie storczyki na wpół przekwitnięcia czasem naprawdę w dobrych cenach można przygarnąć. I tutaj jeszcze końcówka serii, też chcieli wyprzedać pilea. No nie wyglądała jakoś zachwycająco, ale to też jest ciekawa roślina, bo ona była chyba tą jedną z pierwszych takich roślin, które gdzieś na Instagramie zawojowały, że wszyscy nagle mieli pilea. Także no to był taki mocny trend, ale już myślę, że trochę przeminął. I tutaj właśnie widać, że ten babyk pojawił się przy samej brzegu doniczki, bo one właśnie lubią być takie posadzone nawet w może takich mniejszych trochę donicy i tam właśnie wpuszczam dzieciaki. A ta kropeczka taka żółta, na którą zrobiłam zbliżenie, to nie jest żaden szkodnik, nic złego, to po prostu długo działający nawóz. Także jak widzicie w podłożu produkcyjnym takie kuleczki, to nie martwcie się, że to są jakieś robaki, że to są jakieś jajka robaków czy cokolwiek dziwnego, tylko to najprawdopodobniej będzie nawóz, jak w tym wypadku. Teraz przejdziemy do tej części, gdzie na dziale roślinnym są rośliny przeznaczone dla osób, które generalnie rzadko lubią z konewką wokół swoich doniczek i roślin gdzieś się znaleźć, czyli strefa sukulentna i strefa kaktusów. Tutaj zaczyna się strefa sukulentna, strefa kaktusów. No niestety tutaj, o ile te w tych donicach terakotowych to jeszcze prezentowały się fajnie, to zaraz pokażą się takie niestety farbowane, kolorowe. I gdzieś mnie to po prostu przyprawia o takie bardzo sensowne pytanie, po co? Naprawdę, czy ktoś w ogóle kupuje te kolorowe kaktusy? Ja muszę przyznać, że jeszcze nigdy, będąc w sklepie, a zawsze jak jestem w sklepie, jestem na tym dziale, jeszcze nigdy nie widziałam, żeby ktoś takiego kaktusa wziął i włożył do koszyka. Naprawdę, ja nie wiem po co i dla kogo oni to robią. A tutaj całe morze nowej dostawy Sansevieri i powiem szczerze, że nie dziwię się, że zamawiają, bo i są pewnie dla nich wdzięczne do tego, że nie marnieją im na półkach, ale przy okazji ja powiem też, w tym roku zamierzam trochę postawić na Sansevieri. W komentarzach z tego, co piszecie, to też macie taki gdzieś potrzebę trochę roślin takich, które no właśnie to nieco mniej od nas tej uwagi potrzebują, a są bardzo zróżnicowane, właśnie proste, są rozety, są takie właśnie bardziej pasiaste, tutaj też jest pleciona w warkocz, no nie wiem jak ta Sansevieria w tym warkoczu po kilku latach by wyglądała, jak macie taką, to dajcie znać, co się z taką rośliną dzieje. No a tutaj już takie klasyczne Sansevierie, które obecnie są klasyfikowane jako draceny. Natomiast w sklepach dalej króluje nazwa Sansevieria, także tego się trzymajmy. Tutaj mamy zielenikę, czyli są taką najbardziej klasyczną, najbardziej zieloną, ale też mamy bardzo ładne z wariegacją żółtą. No te muszę przyznać, że mi się bardzo podobały. Cena bardzo przyjemna i w sumie jak się tak dokładnie poogląda, to oprócz tej głównej rozety mamy jeszcze trzy mniejsze, więc w sumie cztery sadzonki. Także naprawdę, naprawdę spoko opcja. Myślę, że właśnie Sansevierie to też będzie coś, co będzie się gdzieś pojawiało w naszym zielonym domku jako roślinki nowe, a tutaj widać właśnie, że te nowe liście są takie bardziej białe i one z czasem po prostu zmienią ten kolor. Także jeżeli wasza Sansevieria wypuściła liść, który jest jakiś taki zabiały, to nie martwcie się, to nic złego się z nim nie dzieje. One tak po prostu mają, że te nowe liście są dużo jaśniejsze zazwyczaj. I mam taką właśnie białą perłową poświatę. A tutaj euforbie, czyli też sukulenty i one dość szybko rosną, w przeciwieństwie do innych. To akurat euforbie zazwyczaj mają to, że no tak troszkę szybciej rosną, bo sukulenty są bardzo fajne, bezobsługowe, ale też nie są jakimiś takimi super szybko przyrastającymi roślinami. Tutaj promocja na taki miks Sansevieri, także za 10 zł można było powybierać, coś tam znaleźć. Przy zakupie Sansevieri warto też pamiętać, że jak mają już jakieś uszkodzenia mechaniczne, to niestety z nimi zostaną. A tutaj wiszące nad nimi paprocie. No z paprociami to mam zawsze taki problem, że no nie za bardzo mi się udają, chociaż je lubię. A tutaj zielistka w wersji wiszącej. No i jeszcze więcej
tych kaktusów kolorowych, a tu dla miłośników różu takie ciekawe, takie położące jakby w pokroju taki grubosza. I wersja właśnie taka bardziej jasna, bardziej taka kremowa i taka bardziej różowa. No ciekawe, powiem, że takiej odmiany jeszcze nie widziałam. Na pewno będzie całkowicie bezproblemową odmianą. No i tutaj takie maluszki w słonikach. I kolejny raz widzimy te brązowe takie właśnie etykietki Eden Collection. Powiem, że to są ten ogrodnik, to jest chyba mój ulubiony, bo zawsze jak je widzę, to mi się podobają, bo są po prostu w świetnej jakości, mają te sadzonki i jeszcze więcej kaktusów. I jeden taki grubosz szczęśliwie pomiędzy nimi, ale powiem, że te kaktusy to albo psiknięte, albo z kolorkiem, albo z motylkiem, albo są jeszcze z jakąś czapeczką. Nie wiem po co, naprawdę, dlaczego to robicie tym kaktusom biednym? Kto to potem kupuje? Nie mam pojęcia. Jeszcze ten motylek to pół biedy, bo można włożyć i wyciągnąć, ale po co tak naprawdę tym sprayem szczególnie te rośliny traktują? No i tutaj jeszcze też Golden Potos, tylko w takim rozmiarze już zdecydowanie większym niż był na początku alejki. Cena 45 zł i to były właśnie takie duże, wiszące, naprawdę długie sadzonki. Właśnie tutaj jeszcze był Marble Queen i właśnie Golden Potos. Także bardzo ładne i bardzo, bardzo długie. To trzeba podkreślić, że to było dużo pędów i bardzo dużo, bardzo tak zwisały sensownie. Tutaj sekcja maluchów i mikrusów i owadożerne. I powiem, że mój syn teraz czytamy serię niefortunnych zdarzeń. No i właśnie tak zaciekawił się tymi wszystkimi owadożernymi roślinami, więc muszę się z nim tam wybrać i mu pokazać je na żywo. Może sobie coś wybierze, tutaj rosiczka, a nawet był taki jeden bardzo ładny, dość duży dzbanecznik. To są niestety rośliny trudne w uprawie, trudne w tym, żeby je utrzymać, natomiast no, są absolutnie wyjątkowe, także mają coś takiego wspaniałego. No ta mi się nawet podobała, ale tak zawahałam się, bo mówię, przyjdę z nim po pierwsze, a po drugie no był spory mróz tego dnia, kiedy byłam na zakupach i ostatecznie powstrzymałam się od zakupu roślin i kupiłam tylko osłonkę. Kupiłam tylko doniczkę, a tutaj taka malutka, biedna Monstera Adansoni. No tutaj takie Caladium. No różne to takie mikruski, maluszki i tutaj, to mi się podoba ta roślina. To jest kwiat róża pustyni. I jestem bardzo ciekawa, na ile bym sobie poradziła z uprawą tej rośliny. Chyba podejmę się kiedyś tego wyzwania. No tutaj jeszcze takie piękne było białe Caladium. To mi się super podobało. Naprawdę ładne te liście. No nie wiem, no to nie brałabym chyba aż tak w takim małym rozmiarze. A tutaj Syngonium, takie w brązowo wybarwione. Ono się chyba nazywa Maria, ale były tam też kilka innych. No i Calathe z nowymi rureczkami, ale to postanowiłam sobie, że będę oglądała już tylko w sklepie, więc nacieszyłam oczy, poszłam dalej i nawet nie myślałam o zakupach. Także to resztę zostawiamy, a tutaj po prostu dywan, a tu żaruwa taka różowa, naprawdę wspaniała ta fitonia. I naprawdę te rośliny, jak widzicie, każda piękna i jak spod igły, po prostu każda tak samo wspaniała i no bez skazy. Zaraz obok stoi sobie Monstera Adansoni, którą w Leroy Merle non-stop i od kilku lat, od kiedy tylko się pojawiła w sprzedaży, Leroy opisuje jako Monstera Oblika. No powiem szczerze, że każdy by chyba chciał kupić Monstera Oblika za 30 zł, no jest to niemożliwe, jest to zupełnie inna odmiana, także z takim, można powiedzieć, adnotacją, że no to gdzieś bierzmy trochę poprawkę na te określenia tych odmian w marketach, także jest to Monstera Adansoni, czyli Monkey Mask, a nie jest to Oblika. Także taka sytuacja, tutaj promocja na zieliski, troszkę większe, troszkę mniejsze, no i bardzo mi się podobały też po prostu zwykły Golden Potos, czyli Epipremnum aureum. Miała naprawdę przepiękne wariegacje na niektórych liściach. Ja potrafię doceniać naprawdę piękno tych takich zwyklaków. No te dwa liście, które Wam tutaj zrobiłam zbliżenia, wydaje mi się, że są naprawdę przepiękne i wspaniałe. No tutaj jeszcze takie duże syngonia, 14, jeżeli chodzi o średnice doniczki i naprawdę sporo tych sadzonek popychanych. Także czy cena dobra, to warto się samodzielnie zastanowić. No i tutaj taka Monstera
Monstera też Adansonii, tylko taka większy rozmiar na paliku. No i klasyka, którą zawsze lubię, zawsze polecam, czyli Zamio Kulkas, czyli ZZ Plant po angielsku. One mają takie schowane bulwy ziemniaczki, których nie można przelać, bo zgniją. Przygotuję w najbliższym czasie film z ciekawostkami o właśnie Zamio Kulkasie. Jak dział roślinny w markecie, to nie może zabraknąć czego? Morza storczyków, czyli orchidee Phalaenopsis w pełnym rozkwicie, jednopędowe, dwupędowe, duże, małe mikrusy, każdy kolor, każdy rozmiar. I tak też jest w Leroy Merle, także tutaj bez zaskoczenia, ale co pozytywnie mnie zaskoczyło, to pojawiły się bardzo ładne też kwitnące anturia w kilku odmianach, m.in. w popularnych w sklepach internetowych odmianach lilii oraz zizu. Także jeżeli mieliście te rośliny na swojej roślinnej liście marzeń, to możecie je też spełnić w Leroy Merle. Łany kwiatów we wszystkich możliwych odcieniach, od bieli po róż, po fiolet, z wszystkimi wariacjami pomiędzy, w kropki, w paseczki, naprawdę no do wyboru, do koloru zdecydowanie jest w storczykach. Wszystkie świeżutkie, świeżutko przyjechały. No i też takie słodziaki, maluszki były. Mi przykuł wzrok taki w kolorze fioletu, bo wyglądał trochę jak te takie fiołki pachnące, które można wiosną znaleźć w trawniku. I powiem szczerze, że już chyba naprawdę bardzo tęsknię za wiosną. Także jeszcze chwilka, a tutaj piękne anturia. Anturium lilii i anturium zizu, także stało się też dostępne stacjonarnie. Bardzo pozytywnie to oceniam. Można sobie to kupić w takim razie przez internet, ale też można pojechać do sklepu i kupić, a tutaj cudo, które potrafi wyrosnąć z cebuli. Wspaniałe. A takie anturium dokładnie to jest jedno z tych, które miałam w sypialni i niestety walczy o życie. Także akcja reanimacja trwa. Zobaczymy jak sobie poradzi dalej tutaj. No w tej całej zielonej masie to naprawdę wszystko zawsze prezentuje się znakomicie. Nawet stromantę puszcza w markecie zdrowy listek bez uszkodzeń. Calathea to jest coś, co obiecałam sobie omijać. Wiem, że wiele z Was też ma takie postanowienie. A komu rosną świetnie, to niech Wam rosną dalej świetnie. Ja już chyba nie będę się siliła niestety. A ja Wam, kochani, dzisiaj serdecznie dziękuję. Dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Mam nadzieję, że taka relacja z roślinnych zakupów była przyjemna, że miło spędziliście czas. Jestem ciekawa, którą roślinę Ty włożyłabyś do swojego koszyka. Napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, która roślina skradłaby Wasze serce. A my, kochani, widzimy się za niedługo w kolejnym z filmów. Pamiętajcie, że kanał ten możecie zasubskrybować. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam i zachęcam do śledzenia zakładki Społeczność, gdzie będą pojawiały się w dalszym ciągu ankiety z pytaniami dla Was, ponieważ zapraszam Was do wspólnego tworzenia tego naszego zielonego domku. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!